Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że dołączacie Państwo do nas coraz liczniej, zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku. Ja pozwolę sobie dać dosłownie kilka sekund na to, by wszyscy się z nami połączyli, a jednocześnie, by nasze łącza połączyły się z łączami facebookowymi i byśmy też tam mogli być słuchani i oglądani. Więc raz jeszcze witam bardzo serdecznie z wiosennej, ale deszczowej i pochmurnej Warszawy. Jestem ciekawa, skąd Państwo nas oglądacie i słuchacie. Dzień dobry, bo widzę tutaj serdeczne powitania na czacie. O, nawet Gdańsk. Ciekawo, jak w Gdańsku, bo Lublin pisze, że deszczowo. Wrocław, mój ukochany. Witam serdecznie w takim razie wszystkich Państwa. Dziś spotykamy się na webinarium pod tytułem Jak zeszyt pomaga się uczyć. To webinarium organizowane jest z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się edukacją. Współpracujemy z nauczycielami, nauczycielkami i dyrekcjami szkół, proponując im nowe metody nauczania oraz tematy do podjęcia w szkole. Jeśli zastanawiacie się Państwo, co tak naprawdę robimy, to trudno opowiedzieć to w kilku słowach, a najlepiej pewnie poznać nas po czynach, dlatego zapraszam Państwa równie serdecznie, jak witałam, to równie serdecznie zapraszam do odwiedzenia kilku miejsc w internecie. Pierwszym z nich jest blog Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego adres widzicie Państwo na slajdzie www.blog.co.org.pl. Drugiego takiego wartościowego miejsca takimi treściami edukacyjnymi myślę, że Państwo nie znajdziecie w internecie, więc bardzo gorąco polecam. Jeśli natomiast zależy Państwu, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które mamy w swojej ofercie, ale też na które Państwa zapraszamy, zachęcam do tego, by śledzić nasze strony na Facebooku. W Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzimy kilkadziesiąt programów. Oczywiście nie sposób o nich opowiedzieć wszystkich dzisiaj, natomiast jeden jest nam szczególnie dzisiaj bliski, a jest to program Szkoła Ucząca Się, bo to on wprowadza, udoskonala i zachęca do stosowania oceniania kształtującego, ale to również w jego ramach powstała inicjatywa dotycząca OK Zeszytu, a to OK Zeszyt jest dzisiejszym tematem naszego spotkania. Jeśli jesteście Państwo szerzej zainteresowani naszymi działaniami, to ponownie zachęcam do odwiedzenia dwóch miejsc. Pierwsze to oczywiście nasza strona internetowa www.sus.co.org.pl. Drugie, podobnie jak na początku, to strona na Facebooku, której adres widzicie Państwo na samym dole slajdu. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy mówić o tym, czym jest OK Zeszyt. Czym tak naprawdę różni się od zwykłego zeszytu, jakie musi mieć elementy, by stał się OK zeszytem i co to w ogóle jest OK zeszyt i dlaczego OK. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą dwie szczególne osoby. Danuta Sterna, która jest konsultantką merytoryczną programu Szkoła Ucząca Się. Witam Państwa. Michał Szczepanik, który jest przede wszystkim nauczycielem biologii w trzech szkołach, trenerem w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale też kierownikiem kursu internetowego OK Zeszyt, o którym dzisiaj też mówić będziemy. Dobry. Ja będę miała swój udział na początku i na końcu, ale po raz kolejny serdecznie Państwa witam. Oprócz tych osób, które wymieniłam, które stanowią pewną ramę naszego spotkania, to tą ramę wypełnią cztery wspaniałe panelistki. Dzisiaj niemalże same kobiety. Bożena Rakowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulochowie, trenerka programu Szkoła Ucząca Się i mentorka w kursach internetowych dla nauczycieli. Dobry wieczór. Iza Jaskółka-Turek, pedagogka szkolna, terapeutka i pedagogka specjalna w Szkole Podstawowej nr 2 w Będzinie, również trenerka w Centrum Edukacji Obywatelskiej, również mentorka i kierowniczka w kursach internetowych dla nauczycieli. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszka Wenda, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 82 w Warszawie, również trenerka programu Szkoła Ucząca Się, oraz współautorka książki pod tytułem OK Zeszyt. Dobry, witam serdecznie. I Basia Jaworowicz, nauczycielka fizyki,
nauczycielka fizyki, trenerka w szkole, w programie Szkoła Ucząca się, mentorka w kursach internetowych dla nauczycieli. Witam bardzo serdecznie. Mi nie pozostaje nic innego, jak oddać Tobie, Danusiu, już głos, Tobie i wszystkim pozostałym panelistkom i paneliście. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy mówić o OK Zeszycie, bo to jest bardzo ważny dla mnie temat i chciałabym Państwu powiedzieć może chwileczkę na temat tego, jak to powstało. Teraz mamy już 6. edycję kursu OK Zeszyt, a w 2015 roku w grudniu to była po prostu inicjatywa społeczna, żeśmy zaproponowali nauczycielom na Facebooku i zgłosiło się ponad 40 osób, które powiedziały, dobra, próbujemy. I stąd powstał potem kurs, który oczywiście ewoluował, zmieniał się. Korzystamy z tych doświadczeń, które były do tej pory i ciągle on jest zmieniany, udoskonalany. Ale co to jest właściwie OK Zeszyt? Tak jak właściwie Ewelina mówiła, to nie wszyscy z Państwa mogą o tym wiedzieć. Przede wszystkim to jest zeszyt, który pomaga się uczyć. Myśmy się zorientowali w tym 2015 roku, że właściwie zeszyt to, no, aż przykro powiedzieć, umarł. Po prostu nie było, on był jakimiś luźnymi notatkami i właściwie nie spełniał tej roli, podstawowej roli, nie pomagał się uczyć. I wtedy pomyśleliśmy, że trzeba go tak opracować, żeby pomagał się uczyć i żeby jednocześnie, żeby korzystać w nim z oceniania kształtującego, do którego jesteśmy całkowicie przekonani. A teraz bym Cię poprosiła, Michale, żebyś powiedział, dlaczego zaczynamy akurat w maju, a nie na przykład we wrześniu, jak wszystkie kursy. Tak, OK Zeszyt w edycji 6 jest częścią Nauczycielskiej Akademii Internetowej i te kursy zaczynają się w nowym roku szkolnym. Natomiast my zaczynamy nasz kurs już teraz, bo już niedługo będziemy wysyłać do osób, które zapiszą się na kurs, materiały modułu pierwszego, a zaczynamy dlatego, aby popracować nad dwoma elementami, które są bardzo ważne w prowadzeniu OK Zeszytu. To są cele i kryteria sukcesu. Nasze doświadczenie pokazało nam, że właśnie jeszcze zanim się rozpocznie rok szkolny, takie przygotowanie nauczycielek i nauczycieli jest bardzo korzystne do tego, aby już od samego września, od początku wystartować z OK Zeszytem w szkole, nie czekać kilka tygodni czy też miesięcy na to, aby zaproponować tą metodę pracy swoim uczniom i uczennicom. W poprzedniej piątej edycji mieliśmy niestety sytuację pandemiczną i nie mogliśmy rozpocząć kursu tak, jak rozpoczynamy go teraz, czyli w drugiej połowie maja. I sami zauważyliśmy, że były to pewnego rodzaju trudności w tym, aby móc w pełni zrealizować wszystkie aktywności związane z OK Zeszytem we wrześniu. Oczywiście będzie można przystąpić do kursu troszkę później, czy też to będzie okres wakacyjny, czy wrzesień, bo wszystkie materiały, które mamy przygotowane w module pierwszym, będziemy osobom, które zapiszą się do naszego kursu, przesyłać najpierw mailowo. Na czacie mają Państwo również link do rejestracji, do kursu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mogłabym Ewelino prosić? Właśnie. Teraz chciałam powiedzieć, jaki jest główny cel pracy z OK Zeszytem. Właściwie to jest piąta strategia oceniania kształtującego. Teraz tutaj taka uwaga, że my nie zakładamy, że Państwo znają ocenianie kształtujące, tylko mamy nadzieję, że dzięki OK Zeszytowi po prostu Państwo się zachęcą do stosowania oceniania kształtującego. I ta piąta strategia jest bardzo ambitna. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia. I ten OK Zeszyt, mamy nadzieję, że w tym pomaga. Pierwsza taka, tutaj to jajo, nie, mówi o samodzielności w uczeniu się. Tutaj OK Zeszyt to jest zeszyt, który jest własnością ucznia i on samodzielnie go prowadzi. To jest jego zeszyt i ta samodzielność powoduje, że on też po przekątnej bierze odpowiedzialność za własną naukę. Dzieli tą odpowiedzialność oczywiście z nauczycielem, ale to, co byśmy najbardziej chcieli, żeby uczeń brał odpowiedzialność za własną naukę. Też jest takie jajo z widoczne uczenie się. To jest termin pochodzący od profesora Johna Hattiego, który
bardzo to promuje. I chodzi o to, żeby w czasie procesu uczenia się zarówno uczeń, jak i nauczyciel widział to uczenie się. Że to nie jest tylko przekazywanie, ale że widzimy ten proces. I ostatnia rzecz to jest świadomość procesu uczenia się. To znaczy właśnie to, że świadomość procesu uczenia się też daje uczniowi poczucie sensu, czemu on się tego uczy. Więc jeżeli będzie świadomie podchodził do procesu uczenia się i jeżeli będzie tworzył ten zeszyt samodzielnie, z odpowiedzialnością, to wtedy będzie to jak gdyby jego własny podręcznik, czyli coś, co jest jego własnego, co on będzie używał i co będzie pomagało mu się uczyć. Dziękuję, Ewelino. Jakbyś mogła następny slajd. Jeszcze bardzo ważną sprawą, która jest w okresie zeszycie, to jest partnerstwo. Nawet często żeśmy się zastanawiali, czy to też nie jest, nie powinniśmy mówić w głównym celu, nie tylko pomaga się uczyć, ale buduje partnerstwo pomiędzy uczniami i nauczycielem w uczeniu się i w nauczaniu. To jest związane z tą odpowiedzialnością. To znaczy, że nauczyciel dzieli się tą odpowiedzialnością z uczniami. To nie jest tak, że ja cię teraz na siłę nauczę albo cię przestraszę, żebyś się nauczył, tylko ja po prostu będę z tobą dzielił tą odpowiedzialność. Jestem twoim sojusznikiem, towarzyszem twojego uczenia się. I to jest oczywiście wspólna sprawa wtedy nauczyciela i ucznia. To już też było wcześniej o tym widocznym uczeniu się, czyli uczniowi pomaga się uczyć i śledzić własne postępy. W okresie zeszycie proponujemy nawet takie jak gdyby ciągi, po czym uczeń ma poznać, że się uczy, bo to nie jest takie proste. Uczniowie mówią, no dobrze, jak mi dobrze klasówka pójdzie, to się nauczyłem. A tutaj bardziej chodzi o to, żeby on podchodził do tego tak strukturalnie. No i oczywiście pomaga lepiej organizować proces nauczania i skuteczniej nauczać. To z tego wiemy to od wielu nauczycieli, którzy próbują pracować z okresem zeszytem, że to jest wielka pomoc dla nich, ale też, popatrzcie Państwo, jest to dokumentacja pracy nauczyciela, czyli coś, co nam najbardziej trudne jest i próbujemy z tym walczyć, czyli tymi papierami, dokumentami, a tutaj po prostu jest okres zeszyt i mamy sprawę załatwioną. Dziękuję bardzo. Czy można następne prosić? Dla kogo jest OK zeszyt? I te rzeczy, które ja teraz będę Państwu tutaj pokazywać, to są rzeczy, o których będziemy mówili w dalszym ciągu tego webinaru. Czyli że na każdy poziom i dla każdego przedmiotu o tym będziemy mówili. Oprócz tego będziemy, to akurat za chwileczkę, potem możliwy do realizacji w edukacji zdalnej. Takie doświadczenie mamy z tej piątej edycji kursu, że faktycznie dało się to zrobić w zdalnej edukacji i było pomocne. Następna sprawa to, że zeszyt należy do ucznia. To bardzo ważne, że nie jest oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel nie mówi, co tam trzeba wpisywać, tylko to jest uczeń sam decyduje, ma wybór. To jest coś, co bardzo buduje jego zaangażowanie. O korzyściach też będziemy mówili dla ucznia, nauczyciela i też rodzica, szczególnie rodzica młodszych dzieci. Też Iza Turek opowie nam o tym, jak to można wprowadzać w edukacji wspierającej, edukacji domowej, w świetlicy, w zajęciach dodatkowych z psychologiem. W gruncie rzeczy Iza pewnie się skupi na zajęciach z pedagogiem szkolnym, ale ten okres zeszyt można stosować w bardzo, bardzo różnym zakresie. Ja nawet Państwu powiem szczerze, że ja zaczęłam stosować razem z moją wnuczką, która ma 2,5 roku, więc myślę, że... Ale i z maturzystami wiem, że wiele jest dobrych doświadczeń. Teraz bardzo poproszę Bożenkę Rakowską, aby opowiedziała, jak to jest, bo ona uczy w klasach początkowych, jak to jest, dlaczego tam się on sprawdza. Proszę Cię, Bożenko. Teraz dobry wieczór, witam wszystkich. Ja uważam, że OK zeszyt po tej krótkiej mojej praktyce 6-letniej z OK zeszytem. Myślę, że OK zeszyt przede wszystkim jest takim przyjemnym narzędziem, które wywołuje przyjemne uczucia, gdy się z nim pracuje. I dla mnie nauczyciela ten zeszyt, on sprawia poprzez to, co dzieci w nim robią, jak pracują, że wszystkie kompetencje, które kształtuje, są kształtowane właśnie w sposób przyjemny, bezkolizyjny, taki bezstresowy. Pracując OK zeszytem,
bardzo mocno zauważam, że buduje on relacje między uczniami, chociażby przez to, że wymieniają się swoimi zeszytami, bo zaglądają do nich, pomagają sobie w budowaniu notatek, wymieniają się też różnymi wklejkami i dekoracjami do tego zeszytu. W trakcie pracy z OK zeszytem nie zauważyłam nigdy, żeby był jakiś moment rywalizacji między dziećmi. Raczej właśnie jest to budowanie koleżeństwa między nimi. Ten zeszyt sprawia też, że coraz mniej pisze informacji do rodziców, ponieważ zaglądając do OK zeszytu rodzic wie, co się zadziało na lekcji, co się zadziało w ciągu całego dnia, czego się dzieci uczyły, jak on może pracować z dzieckiem w domu, o co może zapytać swoje dziecko. I co jest dla mnie ważne, że dzięki OK zeszytowi, dzięki pracy z OK zeszytem ja się pozbyłam wykonywania w klasie sprawdzianów i kartkówek, ponieważ ja w OK zeszycie zauważam cały proces uczenia się dziecka. Ja nie potrzebuję sprawdzać jego umiejętności, bo ten OK zeszyt mi pokazuje dokładnie, na jakim poziomie mój uczeń się znajduje. I dzięki temu, że widzę ten proces uczenia się moich uczniów, ja mogę prowadzić też z nimi indywidualnie pracę, indywidualne zajęcia, chociażby przez to, że nie wszystkie kryteria, które się podaje dzieciom, które one sobie tworzą, są jednakowe dla całej klasy. Czasami zdarza się tak, że kryteria są podawane indywidualnie dzieciom. Dzięki OK zeszytowi mogę nie tylko podejść indywidualnie do dzieci, ale dać im możliwość wyboru technik, na przykład wykonywania notatek, wyboru sposobów rozwiązywania problemów. Niczego nie narzucam. Wszystko, co dzieje się w OK zeszycie, ma być przyjemne, ma być bezstresowe i też staram się, pracując z OK zeszytem, żeby nie narzucać im też czasu, nie ograniczać tego czasu. Dzieci u mnie w klasie mogą robić sobie zdjęcia, na przykład jeżeli nie zdążą przepisać czegokolwiek, mogą sobie robić zdjęcia telefonem, mogą sobie dopisywać do zeszytu. Ten zeszyt ma być przyjemnością, praca z tym zeszytem ma być przyjemna. Myślę, że to na razie tyle. Dziękuję. Teraz poprosimy Basię Jaworowicz, która uczy w wyższych klasach, żeby powiedziała, jak to u niej jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Bożenka mówiła o wprowadzeniu OK zeszytu w klasach początkowych. Uważam to bardzo trudny etap, kiedy jeszcze uczniowie dokładnie nie potrafią pisać, ale szanowni państwo, ja pokażę wam, jak można na wyższych etapach edukacyjnych wprowadzić OK zeszyt, jak można to zrobić nawet na fizyce, która też jak gdyby jest nienawidzonym przedmiotem przez uczniów i przez części też rodziców. Pokażę państwu też, powiem o tym, że wprowadzałam OK zeszyt już w gimnazjum, czyli tam te dzieci były w tej szkole dłużej o jeden rok i były starsze i wiem, że dalej w szkole średniej kontynuują pracę z OK zeszytem, nawet wtedy, kiedy ten OK zeszyt nie jest prowadzony przez nauczyciela. Ja nawet tam kiedyś miałam takie przykłady, bo uczniowie mi przysyłają swoje notatki już z liceum, które właśnie pokazują, w jaki sposób wykorzystują te umiejętności, wiedzę i to, co pozyskali ode mnie w czasie nauki w szkole podstawowej czy w gimnazjum i potem wykorzystują to do nauki na wyższych etapach edukacyjnych i na innych przedmiotach. Ten slajd, który tutaj nam Ewelina zamieściła, ja tutaj jak gdyby udowodnię państwu te dwie rzeczy, o których mówiła Danusia. Po pierwsze, Danusia mówiła o widocznym uczeniu się ucznia, że uczeń wie, że się uczy, że widzi te ślady uczenia się i my opracowaliśmy sobie wspólnie z uczniami taką tabelkę, gdzie w tej tabelce wpisują uczniowie dowody na moje uczenie się. Tak jak powiedziała kiedyś Danusia, dzisiaj przed chwilą powiedziała, że skąd uczeń wie, że się uczy.
Z reguły na takie pytanie odpowiadają uczniowie, że no, otrzymują oceny na sprawdzianach, na kartkówkach. A ja pytam się, czy nie było tak w ich życiu, w ich praktyce uczniowskiej, że naprawdę duży, duży wkład pracy gdzieś tam włożyli w to, co do, przygotowanie się do sprawdzianu, do kartkówki, a mimo wszystko ta ocena nie była adekwatna do tej pracy, którą włożyli. No tak, bardzo często się tak zdarza. Było to właśnie potwierdzenie przez uczniów tej tezy. A zatem chciałam, żeby pokazali mi, jak oni się uczą. I tutaj część z tych dowodów, żeśmy wspólnie ustaliliśmy wspólnie na lekcji, na przykład znam i rozumiem cel lekcji i kryteria sukcesu. Czyli jeżeli znam ten cel lekcji, jeżeli znam kryteria sukcesu, to znaczy, że się uczę, prawda? I to uczeń wpisują ucznia, że analizuje kryteria sukcesu, że na przykład samodzielnie rozwiązuje zadania, znam wzory, wiem, jak wykonać zadanie. To są wpisy uczniów, którzy pokazują mi, że to pomaga im się uczyć. Sami wielokrotnie jeszcze dokładają tam te wiersze, mają takie prawo, że ta tabelka nie jest nie. Wpisują tam, że na przykład jak wykonuje doświadczenia samodzielnie w domu, to też bardzo dużo się uczy. Jak wypisuje sobie wzory na końcu zeszytu, to też bardzo dużo wtedy się uczy, tak? Jeżeli na przykład ogląda jakieś filmy na YouTubie, często im takie linki do filmów też gdzieś tam zamieszczam, to też się uczy. Czyli zobaczcie Państwo, świadome uczenie się, świadome i widoczne, pokazane ślad konkretny w zeszycie. Dziękuję bardzo i teraz jeszcze bym prosiła jeden slajd, następny. I na tym następnym slajdzie chciałam pokazać Państwu drugą cechę okej zeszytu, o tym też mówiła Danusia, a mianowicie o samodzielności uczenia się. Uczeń wykonując, nawet nie wiem co to jest za notatka, bo ani mapa myśli, ani jakaś notatka graficzna, coś co pomaga mu się uczyć, sam potrafi jak gdyby zebrać wiadomości, które gdzieś tam pozyskał podczas lekcji w taki sposób, jakieś notatki, która pomaga mu się uczyć, tak? Który samodzielnie to tworzy, a jeżeli tworzy to samodzielnie, to zapewne daje mu to bardzo duże efekty. I o tych efektach chciałam Państwu dzisiaj przez całe nasze spotkanie właśnie mówić, bo moim zdaniem, ja już wielokrotnie też robiłam różnego typu podsumowania, uważam, że praca z okej zeszytem przekłada się na efekty nauczania, uczenia się. I mówiła Bożenka o kompetencjach. Ja myślę, że okej zeszyt jak gdyby kształtuje mega kompetencje, czyli kompetencje uczenia się. Dziękuję bardzo. Teraz chwileczkę byśmy porozmawiali o korzyściach, choć właściwie może to szkoda czasu, dlatego że możecie Państwo znaleźć te korzyści na przykład w książce, którą napisała Agnieszka Wenda. I teraz chciałabym, Agnieszko, żebyś o niej chwileczkę powiedziała. Tak, ja też się zastanawiam, bo już tyle tutaj było powiedziane na temat tych korzyści, że naprawdę można było już wysupłać sporo. Ale kiedy się zastanawiałam, co takiego ja mogłabym powiedzieć jeszcze, coś, czego nie pojawiło się, coś, co nie pojawiło się jeszcze do tej pory, to myślę sobie o tym, że gdybym miała wskazać w każdej z tych kategorii jedną korzyść, to na pewno powiedziałabym, że dla ucznia taką najważniejszą korzyścią jest to, że on rzeczywiście jest autorem tego swojego zeszytu, że mu oddajemy to autorstwo i to słowo, które się tutaj tak często pojawiało, czyli to partnerstwo, czyli to wspieranie przez nauczyciela, powoduje, że on naprawdę sukcesywnie coraz bardziej jest w stanie zaufać, że on może to zrobić i może to zrobić, proszę Państwa, bez ocen, bez tego, że ktoś go będzie oceniał, że ktoś go będzie motywował tak zewnętrznie za pomocą oceniania, więc buduje też taką po prostu wiarę w siebie. Jeśli chodzi o nauczyciela, to ja z perspektywy dziewczyny uczę edukacji wczesnoszkolnej i Basia mówiła o fizyce. No ja z perspektywy nauczyciela języka polskiego to muszę Państwu powiedzieć, że ja osobiście bardzo cenię refleksję i kiedy rozmawiam z innymi nauczycielami, którzy też prowadzą okej zeszyty, mówią, że to jest jedno z takich niezwykle cennych
naprawdę nie do przecenienia rzeczy, ponieważ w refleksji widać to, co naprawdę uczeń wie, co umie, jaki jest jego tok myślenia. Tak jak Basia mówiła, że najczęściej dowiadujemy się w większości na temat tego, co uczeń wie na sprawdzianie, ale to już jest zdecydowanie za późno. My możemy jako nauczyciele w OK zszytach, proszę Państwa, zobaczyć, co uczniowie myślą na temat tego, o czym się uczą, właśnie poprzez refleksję. Więc ja po prostu kocham refleksję i piszemy refleksję naprawdę tak często, jak się tylko da. Natomiast jeśli chodzi... Mogłabyś, Agnieszko, powiedzieć o tej refleksji twojej uczennicy, który kiedyś mi powiedziałaś, a która była taka świetna. Nie wiem, czy przypominasz sobie. Ja mam tak wiele tych refleksji, które po prostu mnie osobiście zachwycają. Niektóre rzeczy czytam ze wzruszeniem, to znaczy po prostu naprawdę, jak sobie myślę, że tyle rzeczy po tej lekcji to dziecko było w stanie napisać, to jestem naprawdę wzruszona. A refleksja, o której mówisz, Danusiu, to chyba jest ta refleksja, kiedy to była refleksja po książce, po lekturze książki Mały Książę. I tam dziewczynka pisała o tym, że tak naprawdę to po tej lekcji zdała sobie sprawę, że rzeczywiście tak wiele jakby dorośli, którzy często zapominają o tym, że byli dziećmi i że to, co ich spotyka też w życiu, to jest często takie bardzo smutne i no, myślę, że ta refleksja też pokazała, jak głęboko można po prostu po tej lekcji wejść. Już nie pamiętam tak dokładnie szczegółów z tą refleksją związaną. Ja jeszcze właśnie opowiem wam refleksję, którą Beata Wilmanowicz uzyskała od swojej uczennicy. Ona uczyła religii 10 przykazań. Dziewczynka napisała, że dla niej 10 przykazań to jest na co bezu, które dał Pan Bóg ludziom. To bardzo ładna refleksja, także takie spojrzenie głębsze. Bez refleksji zresztą, to wszyscy się zgodzimy, uczenie się jest niemożliwe bez refleksji, więc czym bardziej ją będziemy pogłębiać, tym większe będziemy mieli uczenie. Przepraszam cię, Agnieszko, że ci też... Nie, bardzo, bardzo się cieszę, że to dopowiedziałaś. Ja myślę, że kiedyś można by było zrobić taki katalog różnych refleksji, oczywiście anonimowych, bo chyba ciężko jest to wytłumaczyć, jeśli się tego nie zobaczy, jak to głęboko często idzie. I oczywiście pierwsze refleksje to takie refleksje, które są dosyć proste, to znaczy takie, gdzie mamy jakby odwzorowanie celu, ale myślę, że poprzez tutaj kurs i poprzez to, co można też gdzieś jakieś inspiracji poszukać w książce, która może być wsparciem do tego kursu, można się też właśnie tych animowania tych refleksji z uczniami po prostu nauczyć. Natomiast z perspektywy rodziców to co się najczęściej przewija w wypowiedziach rodziców, to że oni po prostu dzięki tym zeszytom wiedzą, czego uczą się ich dzieci i to jest chyba po prostu kwintesencja tego, co jest ważne. Dzięki. A co o książce? No, książce. No, książka to jest oczywiście nasze wspólne dziecko, taki prezent, który był na tę gwiazdkę, więc rzecz zupełnie świeża i zupełnie ciepła. Bardzo serdecznie zachęcamy oczywiście do tego, żeby sięgnąć, dlatego że tam znajdziecie Państwo mnóstwo przykładów po prostu. Tam są też recepty na to, jak różne jakby fragmenty tego zeszytu, jak można je prowadzić, co można zrobić. Natomiast na pewno, patrząc z perspektywy kursu, będzie stanowiło doskonałe uzupełnienie tego, co możecie Państwo dzięki właśnie takiemu kontaktowi bezpośredniemu z mentorem uzyskać. Także zachęcamy, głównie też ze względu na to, że jest tam mnóstwo przykładów, jeszcze raz przykładów, czyli to, co nauczyciele często właśnie doceniają, że potrzebują tego, żeby zobaczyć jak najwięcej przykładów, więc tam na pewno znajdziecie Państwo mnóstwo przykładów i nie zawiedziecie się. Na pewno będzie ich ogrom. Tam są też różne takie grafiki, które można wykorzystać. Nazwałyśmy to narzędziownikiem i bezpośrednio jakby kopiować do tych naszych zeszytów, które prowadzimy z uczniami. Także inspiracje, jeszcze raz inspiracje. Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy Izę Turek, żeby opowiedziała nam, jak w jej praktyce psychologii psychologa i pedagoga szkolnego OK zeszyt wygląda i że to można. Bardzo cię proszę, Izo.
Bardzo dziękuję, Danusiu. Zastanawiałam się, co mam powiedzieć i może tak zacznę nieco patetycznie, że mnie i moich uczniów w OK Zeszyt uratował. Ja mam tak, w przeciwieństwie do większości z Państwa, że ja nie mam podstawy programowej do konkretnego przedmiotu. Mnie obowiązuje wstęp do podstawy programowej. Ja mam dzieci, które na zajęciach, bo prowadzę zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne i tam też wykorzystujemy OK Zeszyt. Ja mam dzieci głównie, które mają trudności w uczeniu się, niską samoocenę i takie nie za dobre doświadczenia z tego, jak idzie im uczenie przedmiotowe. Mam dzieci, które nie lubią pisać, które nie lubią czytać, dla których ortografia jest zmorą. No i pomyślałam, że spróbuję z OK Zeszytem. Z OK Zeszytem spróbowaliśmy 5 lat temu. Na początku to były takie mniej lub bardziej świadome działania, ponieważ zachwyciłam się zdjęciami pierwszych OK Zeszytów okejek, które właśnie na Facebooku tą akcję promowały. A właściwie 2 lata temu już w taki sposób, zapomniałam powiedzieć, że sama jestem absolwentką kursu OK Zeszyt. W związku z tym też bardzo Państwa zachęcam, bo mnie ten kurs bardzo dużo dał. Dlatego teraz dla mnie zaszczytem jest, że mogę być mentorką. Ja zachęcam bardzo wszystkich pedagogów, psychologów, nauczycieli współorganizujących i pedagogów specjalnych do tego, żeby się zapisywać do tego kursu. Powiem, co dał mi zeszyt. Dla mnie OK Zeszyt to jest troszkę taka wspólna sprawa ze sprawnościowym ocenianiem kształtującym, bo jakby ja jedno łączę z drugim. Dla osób, które nie wiedzą, sprawnościowe ocenianie kształtujące to jest takie połączenie sprawności harcerskiej z ocenianiem kształtującym. Więc dokąd ja nie pracowałam w taki sposób, to troszkę tak wstyd się przyznać, ale bo 26 lat już pracuję w szkole, ale tak te zajęcia moje przypadkowo były przygotowane. Natomiast odkąd zaczęłam pracować w taki sposób, to ułożyłam sobie listę umiejętności, które chciałabym u dzieci wykształcić. To są te umiejętności, które zazwyczaj są jakieś deficytowe. I obudowałam sobie je w sprawności, więc na przykład dla dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej, to jest na przykład mistrz książki dotykowej, ale to jest też alfabecik, to jest też odkrywca supermocy, jakby dużo mam tych sprawności i chętnie się też z nimi dzielę. I teraz co dał OK Zeszyt? OK Zeszyt tchnął nowego ducha w moje zajęcia. Dzieci, które nie lubią pisać, zaczęły pisać. Dzieci, które robiły różne rzeczy, wydaje mi się, dlatego, że mnie lubiły, ale nie rozumiały, dlaczego to robią. Dla nich jakieś kształtowanie percepcji słuchowej, sprawności grafomotorycznej, to w ogóle jakieś drętwa jest, to nic nie znaczy. Nagle zaczęły rozumieć, po co uczą się ortografii. Po zdobywaniu sprawności niż pięknego czytania i kiedy dzieci dokonują samooceny, dają sobie ocenę koleżeńską według kryteriów, zaczęło im zależeć na tym, żeby czytać. Naprawdę tak jest. Ja myślę, że to chyba, żeby w to uwierzyć, to trzeba to sprawdzić. Dzieci, które są dysgrafikami, zaczęły ozdabiać swoje zeszyty komiksami, mapami, różnego rodzaju memami. Zaczęły wymyślać prace domowe sobie. Ja w ogóle nie wymagam prac domowych. Spróbowałam z pracą domową do wyboru, a ostatnim hitem pracy domowej, jakie dzieci wymyślają sobie po zdobyciu sprawności ortografek z ukreskowanym, to jest mem ortograficzny. Więc robią te memy albo w jakichś programach graficznych, albo sobie je rysują. Moim ulubionym elementem OK Zeszytu moich dzieci jest refleksja. Tu bardzo wspieram to, co Agnieszka powiedziała. Refleksja to jest, uwielbiam czytać refleksje swoich dzieci. Uwielbiam też czytać ślad rodzica, bo takim elementem OK Zeszytu, który mam, jest ślad rodzica. I tutaj, ponieważ nie mam OK Zeszytów, ale mam zdjęcie, przeczytam jeden slajd. To jest mamusia napisała Boryskowi. Kochany Borysku, mama jest zawsze z ciebie bardzo dumna. Popracuj proszę nad nieużywaniem słowa jasne w odpowiedzi na pytania. I tu jest taki piękny wierszyk, stoły ślicznie nakryte, rączki czyste, umyte, każdy cierpliwie czeka na swój kubek mleka, nie ma plam na fartuchu, nie ma resztek w garnuszku, pod stołem nie ma śmieci, bo tu jadły grzeczne dzieci, kochanemu synusiowi mama. I nie chcę powiedzieć, że w każdym zeszycie są takie cudowne ślady rodzica, ale w większości są.
Takim ulubionym elementem jeszcze zeszytów dzieci są dyplomy, ponieważ każde zdobycie sprawności kończy się dyplomem i dzieci, ja te dyplomy dzieciom generuję, drukuję, dzieci sobie wklejają i wiecie, to są dzieci, które rzadko kiedy dostają dyplomy za dobre wyniki w nauce, naprawdę, więc one te dyplomy bardzo sobie cenią. I też elementem OK Zeszytu, który pomaga moim dzieciom, jest to, że ja w OK Zeszycie w ogóle prawie w to nie ingeruję. Jedyne co tam robię, to zgodnie z metodą zielonego ołówka zakreślam zieloną pętelką to, co jest dobrze. Dzieci to uwielbiają, potem dzieci sobie same to robią. A dzisiaj i wczoraj na zajęciach zapytałam dzieci, powiedziałam: dzieci, biorę udział w takim webinarium, będę zachęcała nauczycielki z całej Polski, żeby chciały popracować ze swoimi uczennicami, uczniami OK Zeszytem, co mam im powiedzieć? I oni powiedzieli tak: proszę powiedzieć, że to są takie zeszyty, które my lubimy. Proszę powiedzieć, że to są takie zeszyty, które pokazują, co myśmy się nauczyli, lubimy je przeglądać. I oni rzeczywiście sklejają jeden zeszyt do drugiego i potem sobie przeglądają, jak to wygląda. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że dzisiaj też dużo rozmawiam, znaczy od tygodnia dużo rozmawiam z moimi uczennicami, uczniami o tym ich powrocie, przejściu do szkoły, na nauczanie stacjonarne. Mówiłam to wcześniej, ale większość moich dzieci nie chce wracać do szkoły. I boją się bardzo tego, że nauczyciele będą sprawdzać notatki, zeszyty, a oni tego nie mają. Ja mówię: dzieci, ale wiecie, u mnie to się tego w ogóle nie musicie bać, bo naprawdę to dla mnie nie jest istotne. A oni mówią tak: proszę pani, albo pani, to się w ogóle nie boimy, bo my to wszystko mamy. My to wszystko mamy w zeszytach, nasze zeszyty są uzupełnione. I wiecie, to mi pokazało, że wiecie, nie pilnując dzieci, które nie lubią pisać, czytać, one to mają, czyli one widzą, że ten zeszyt jest dla nich, że ten zeszyt jest dla nich ważny. Proszę o jeszcze następny slajd, bo tutaj chciałam dać więcej zdjęć, ale webinarium ma swoje ramy czasowe. Tutaj mam taką krótką refleksję, to jest chyba Kacpra, która jest z prawej strony, natomiast z lewej strony to jest zeszyt Olka, który właśnie ma problemy z integracją sensoryczną i on tutaj właśnie wykonywaliśmy książkę dotykową, tu jest Na co bezu do sprawności i ona wspólnie, żeśmy sobie to Na co bezu do sprawności tutaj z Olkiem tworzyli. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, naprawdę na koniec. Ja od 2 tygodni rozpoczęłam swoją przygodę z uczniami szkoły specjalnej. To są dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i pomyślałam tak, no tam trzeba spróbować. Więc postanowiłam, że pracuję w szkole przysposabiającej do pracy i tam mam 3 chłopaków, którzy są już dorośli. Jeden jest w wieku mojej córki, ma 24 lata, drugi ma 21 i postanowiłam zaproponować im taki wspólny OK Zeszyt, więc mają takie teczki do włożenia we wspólny segregator. Rozmawialiśmy sobie o tych zeszytach, jak one będą wyglądały, to na razie będzie takie portfolio, ponieważ to jest taki eksperyment. W przyszłym tygodniu pożyczam od swojej znajomej aparat Polaroid i będziemy sobie robić zdjęcia, będziemy od razu to wkładać do tych zeszytów. I oni już na pierwszych zajęciach dokonali samooceny i naprawdę to jest wtedy, jak im wszystko wyjdzie, więc naprawdę serdecznie zachęcam do pracy na zajęciach specjalistycznych z OK Zeszytem. To jest naprawdę super sprawa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz Agnieszko, opowiedz nam o czymś innym, mianowicie o zeszycie wakacyjnym, który też proponujemy, ale to jest propozycja nie dla, no dla nauczycieli też, ale przede wszystkim dla opiekunów. Agnieszko, można Cię prosić? Oczywiście. Pierwsza, najważniejsza sprawa, o której chciałabym wspomnieć, to pewne zamieszanie wokół nazwy, jaką jest nazwa zeszyt wakacyjny, no więc bardzo często logiczny wniosek jest taki, że to jest zeszyt, który prowadzi się w wakacje. Oczywiście można go prowadzić w wakacje, ale zachęcamy do tego, żeby prowadzić go przez cały rok. To tak naprawdę propozycja właśnie nie dla nauczycieli i to jest jakby główna różnica pomiędzy tym standardowym zeszytem, który możemy prowadzić w szkole, jeśli chodzi o OK Zeszyt, ale propozycja dla
rodziców, opiekunów, babć, dziadków, wszyscy, którzy chcieliby ze swoimi dzieciakami po prostu ważnymi dla nich osobami popracować. I tak naprawdę to, co tutaj zostało powiedziane o Kejzeszycie, o tym, że ma być przyjemnością, że ma być właśnie, ma służyć obu stronom, wszystko to można powiedzieć też o Kejzeszycie wakacyjnym. Żeby zacząć pracę z Kejzeszytem wakacyjnym, wystarczy wykorzystać zainteresowania i preferencje naszego dziecka. To oczywiście od dziecka zależy ostateczna decyzja dotycząca tego, czym on tak naprawdę będzie się chciał zająć. Natomiast warto pobudzać jego wyobraźnię, jego kreatywność, też w jakiś sposób pokazywać mu różne przestrzenie, którymi on się może po prostu zainteresować. I my proponujemy bardzo dobre, bo sprawdzone i przez to, że są właśnie proste, ale sposoby, którymi można go do tego zachęcać, żeby poszukał tego, czego chciałby się pouczyć. Więc najlepiej sprawdzają się takie pytania jak, czego byś się chciał ze mną nauczyć, czy chcesz się dowiedzieć, dlaczego. To jest klasyczna sytuacja, kiedy tak naprawdę pytamy o cele. Więc mamy taki pierwszy krok, jak pracujemy z Kejzeszytem wakacyjnym. Właśnie stawiamy na cele, stawiamy na to, żeby dziecko zainteresować. I podkreślam to tutaj w sposób szczególny. Następnych kroków tak dokładnie też nie będę omawiać, żeby nie tutaj Państwu nie zabierać wszystkiego tego, co możecie uzyskać w kursie albo też w jakimś fragmencie przeczytać o tym w książce, ale to jest niesamowicie ważny moment, ponieważ dajemy dzieciom możliwość decydowania, dajemy możliwość dzieciom tego, żeby to oni się stali, podkreślam, rzeczywistymi autorami tego, co w tym zeszycie się może znaleźć i dajemy im po prostu przyjemność, satysfakcję z tego, zostawiając im po ich stronie taką kwestię tego, że to oni podjęli decyzję, co tam ma w tym zeszycie być. Oczywiście kolejne kroki też oparte częściowo i nawet bardzo powiedziałabym oczywiście na ocenie kształtującym, ale w takim domowym wydaniu to jest ustalenie z dziećmi kryteriów, po których poznają, że się tego nauczyli, że zrealizowali cel. No i oczywiście w Kejzeszytach też mogą być refleksje. No i wiemy z rozmów z rodzicami, że oni sami często się martwili, czy na przykład ich kilkuletnie dziecko, jeszcze takie, które nie chodzi do szkoły, może sformułować własne refleksje. No i okazało się, że oczywiście może, bo każdy człowiek, każde dziecko ma swoją opinię na jakiś temat, więc takie obawy, że czy ich dzieci będą gotowe na to, żeby właśnie takie refleksje pisać, wygłaszać, mówić, to jak najbardziej tak, i dzięki Kejzeszytom też do właśnie takich wyrażania opinii tym zeszytom wakacyjnym nasze dzieci zachęcamy. To, co też ważne, to, że tutaj szczególnie, kiedy pracujemy jeden opiekun z jednym dzieckiem, też bardzo możemy postawić na te atuty, na te mocne strony, więc jeśli to jest młodsze dziecko i bardzo lubi rysować, to może rysować, oddajmy mu to, żeby jak najwięcej rysowało. Jeżeli starsze dziecko to i zadecyduje, że chce więcej pisania, czy jakichś innych na przykład schematycznych, graficznych notatek, jak najbardziej tak. Podkreślam, naprawdę to autorstwo jest tutaj niezwykle ważne. I piąta strategia, czyli to, żeby to oni sami wiedzieli, czego się mają nauczyć, jak się mają nauczyć, no i po prostu brać odpowiedzialność za to, czego się nauczą. Dziękuję bardzo. Ja zauważyłam tutaj pytanie na czacie o ocenianie Kejzeszytu i to jest tak, że wiecie Państwo, to trzeba samemu spróbować i zobaczyć, że nieocenianie zeszytu, znaczy jakby tu powiedzieć, ocenianie ma szerszą formę, bo na przykład oceniać można informacją zwrotną i ta informacja zwrotna jest oczywiście uczniowi potrzebna, to znaczy chciałby on wiedzieć o tym, czy ten zeszyt on dobrze prowadzi, czy on jest użyteczny. Może to być oczywiście też samoocena jego własna, ale to, że nauczyciel się interesuje jego zeszytem, to jest ważne dla ucznia, ale nie ocenianie stopniami. Jeżeli robimy ocenianie stopniami, to uczeń zaczyna myśleć o tym, żeby robić to pod nas ten zeszyt. I to jest następny jakiś obowiązek, tak jak jakaś praca domowa, którą trzeba spisać i pokazać i żeby się ode mnie odczepili. I jak się spróbuje, i to dla uczniów jest to też wielkie przeżycie, że wreszcie nie jestem oceniany, robię coś dla siebie. Także zachęcam do tego, żeby nie oceniać.
Ja jeszcze tu dodam, Danusiu, jeśli mogę, to, że dzieci lubią się chwalić tymi zeszytami. Absolutnie. Przychodzą, pokazują. No oczywiście w zdalnym nauczaniu jest to nieco trudniejsze, chociaż ja mam, proszę mi uwierzyć, całą skrzynkę zapchaną tymi zdjęciami różnymi i to jest szalenie satysfakcjonujące, szalenie przyjemne. Natomiast przerwa w zwykłym stacjonarnym nauczaniu to jest absolutnie przerwa poświęcona na to, żeby oglądać zeszyty, bo dzieciaki po prostu uwielbiają się chwalić i okazuje się, że naprawdę bez ocen też może to być dla nich ważne, a to jest w ogóle fenomen i właśnie mocno też wspieram to, że jak się spróbuje, to się zobaczy, że to jest możliwe. To też trzeba powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby ten zeszyt był piękny, proszę Państwa, to nie chodzi, pokazywaliśmy takie zeszyty i niektórzy nauczyciele mówią, ojej, ale moi uczniowie to na pewno dyslektycy, on nie będzie tak pięknie prowadził. To nie chodzi o to, żeby on był piękny, on chodzi o to, żeby on był użyteczny i żeby się uczniowi podobał. I to jest przede wszystkim ważne. Kryterium. Ale teraz wrócimy do oceniania kształtującego, które uważamy, że jest tutaj takim motorem dla okej zeszytu i uważamy, że takie elementy, które powinny być podstawowe elementy okej zeszytu, które odróżniają normalny zeszyt, jeśli jest w ogóle, od okej zeszytu, to są tak, cele i kryteria, które są podawane uczniom albo są razem z nimi opracowywane i istnieją w zeszycie, tak żeby uczeń mógł do nich sięgnąć. A i również refleksja, czyli podsumowanie troszeczkę tych celów i kryteriów. Albo właśnie refleksja, co ja z tego wynoszę. To nie musi być tylko, że czy spełniłem kryteria, ale to może być na przykład, co mnie zadziwiło w tej lekcji, albo w tym temacie, albo czego bym się chciał więcej dowiedzieć. I taka refleksja, i to są te elementy, które powinny być w zeszycie. No i trzeci element, czyli główny element oceniania kształtującego, czyli informacja zwrotna. I teraz bardzo bym poprosiła naszą Bożenkę najpierw, żeby powiedziała, jak to jest z celami i kryteriami w nauczaniu wczesnoszkolnym, bo niektórym nauczycielom się wydaje, no, że w nauczaniu wczesnoszkolnym, co tu dzieciom mówić, jakie są cele i kryteria, a okazuje się, że one pracują. Proszę Cię, Bożenko. Dziękuję. Tak, rzeczywiście, cele są niemalże konieczne, żeby rozpocząć, otworzyć drzwi zajęć, wprowadzić dzieci w tematykę. Wyznaczają one przede wszystkim kierunek działania, zarówno uczniom, jak i nauczycielowi, którzy zerkając ciągle na cel znajdujący się w okolicy zeszytach dzieci i oni zerkając na ten cel, jakby nie zbaczają z drogi, która prowadzi do osiągnięcia tego celu. Ja w edukacji wczesnoszkolnej pracując jako jestem może nie zmuszona, ale chcę tak wprowadzać te cele, żeby one były bardzo atrakcyjnie wprowadzone, żeby wprowadzić pewne momenty tajemniczości, zagadki, żeby to był cel, który jest rozpoczynany jakimś fragmentem filmu, fragmentem wiersza, co sprawia, że dzieci już w tym momencie zaczynają pracować, one już zaczynają myśleć, wyobrażać sobie, co się z tym celem będzie działo. Czasami jest tak, że na podstawie filmu, czy na podstawie wiersza, czy innych form sami tworzą ten cel, sami go formułują. W pierwszej klasie oczywiście jest troszeczkę inaczej niż w klasie trzeciej, bo cel w pierwszej klasie, nie wiem, czy tam mowa o... Jeszcze nazwijmy. O! Cel w pierwszej klasie często jest wklejką, którą ja przygotowuję, ale do momentu, kiedy dzieci jeszcze nie czytają, nie piszą, to czasami jest tak, że cel podaje, to nie czasami, bo to dosyć długo trwa, podaje słownie, rozmawiamy na temat tego celu, a potem dzieci ten cel ilustrują w swoim okej zeszycie. Przedstawiają go poprzez swoją wyobraźnię, jak one sobie ten cel wyobrażają. Natomiast kiedy już dzieci zaczynają czytać, no to wprowadzam te wklejki. Natomiast kryteria, które są takim wyznacznikiem, w jaki sposób dzieci mają pracować na lekcji, żeby osiągnąć cel, czy jakie ja mam oczekiwania wobec dzieci, no to kryteria już staram się, żeby od samego początku, od pierwszego kryterium, jakie tylko zostaje wprowadzone, żeby to było tworzone przez dzieci. Z reguły jest to tworzone na formie piktogramu, w formie różnych symboli, które wiszą potem bardzo długo na tablicy, bo aż czasami do połowy klasy drugiej są widoczne po to tylko, żeby dzieci jakby nie zapominały o tym, co dany symbol
Mówi, bo każdy symbol coś mówi. Ten pierwszy tutaj na pierwszym zdjęciu, gdzie jest literka duża A i mała i strzałka, mówi do dziecka, że każda litera ma swój kształt i o tym kształcie należy pamiętać. Więc pisząc literkę, pamiętaj o kształcie litery. Z kolei piąta kratka, jest tam strzałka w lewą stronę i taka pionowa kreska, która mówi, że zawsze zaczynamy pisać od lewej strony do prawej. A więc każdy symbol coś opowiada, o czymś mówi. Żeby nie zapomnieć, żeby to się nie myliło, to wieszam właśnie te stworzone przez dzieci kryteria na tablicy. W klasie pierwszej, tak jak było na tamtych zdjęciach, wszystko jest jakby zaznaczane kolorami, ale zdarza się, że światła nie są lubiane przez niektóre dzieci. W tej klasie mam chłopca, który nie lubi kolorów, absolutnie nie wyznacza sobie poziomu umiejętności światłami, kolorami, barwami świateł, tylko zaznacza symbolami. Stąd też na mojej tablicy okejowej w klasie na światłach, na kolorze świateł są również symbole, którymi ten chłopiec właśnie sobie zaznacza swój poziom umiejętności. Tutaj są zdjęcia z klasy drugiej, gdzie cel i kryteria już dzieci same piszą, ale jeżeli jest tych kryteriów dużo, czasami takie są zajęcia, na przykład pisanie opowiadania, no to tych kryteriów będzie troszeczkę więcej. Żeby nie zabierać dzieciom czasu na pisanie, to wtedy ja im piszę to na, drukuję i one sobie to wklejają. Wtedy mają w zeszycie cel napisany przez siebie, a kryteria wklejone przeze mnie. I tutaj dziecko zakończyło na przykład zajęcia, rozpoczęło celem, kryteriami i zadaniem, które gdzieś tam wewnątrz tych zajęć było i oznaczyło sobie samo oceną wykonanie każdego z tych czterech kryteriów, które ma. Czyli każde kryterium oceniło światełkami. Mogę prosić następny slajd? Tutaj jest zdjęcie dziecka z klasy trzeciej. I rozpoczęło zajęcia celem, miało podane kryteria, ale co ciekawe i mnie to zawsze bardzo wzrusza, mianowicie refleksja i ona wcale nie jest płytką refleksją, ona jest dosyć głęboką, bo z reguły dzieci w edukacji wczesnoszkolnej te refleksje, podsumowania, te podsumowania dotyczą celów, czyli osiągnąłem cel, potem trzeba pogłębić ten cel, no ale co osiągnąłeś, czego się nauczyłeś, więc dopisują. A tutaj jest refleksja, gdzie dziewczynka napisała, dzisiaj była trudna notatka do zrobienia. Podobała mi się ta lekcja, bo pracowaliśmy w grupie. Czyli już nie dotyczy to celu, ale tego, co ona czuła w czasie tych zajęć, co się działo z tą dziewczynką. Taka refleksja, kiedy ja zaglądam do tych zeszytów, daje bardzo dużo informacji. Ja wiem, co temu dziecku pomaga, więc na pewno pomaga mu praca w grupie i można tą pracę stosować. Po takich różnych refleksjach buduje sobie cały warsztat pracy, czyli jakby przygotowuje się na następne zajęcia, korzystając z refleksji moich uczniów. Dziękujemy Ci, Bożenko. To teraz poprosimy Basię, żeby opowiedziała o informacji zwrotnej. Chciałam tylko przypomnieć, że mamy ograniczony czas, Basiu, także bardzo w telegraficznym skrócie o najważniejszym elemencie oceniania kształtującego. Rozumiem. Ja poproszę o slajd. Szanowni Państwo, podstawą tworzenia informacji zwrotnej są znowu kryteria, to o czym mówiła Bożenka, dlatego te kryteria, one bardzo dobrze też pracują tutaj, jeżeli chodzi o case zeszyt, uświadamiają uczniowi, co jest najważniejsze, na co ma uwagę zwrócić i potem do tych kryteriów świetnie się pisze informację zwrotną. Ja tylko odpowiem nawet do wykresu, do zadania, do projektu, do doświadczenia. Takie kryteria opracowane są przeze mnie albo przez wspólnie mniej uczniów, żeby potem do tych kryteriów można było dawać informację zwrotną. Jaka jest forma takiej informacji zwrotnej? Ja tutaj przygotowałam Państwu, bo jest bardzo trudno, żeby uczniom wszystkim, ja uczę fizyki w całej szkole, więc mam tych uczniów bardzo, bardzo dużo. O wszystkie klasy 7 i 8, więc uczniom jest przekazywanie tej informacji zwrotnej uczniom. I na przykład opracowuję takie tabelki, gdzie w tę tabelkę wpisuję, co uczeń zrobił albo czego zabrakło. Czyli mamy tu, że dane szukane są wypisane, że wzór podał,
przekształcił prawidłowo wzór, postawił do wzoru, wydał obliczenia, udzielił odpowiedzi z jednostką. To jest taka szybkie udzielanie informacji zwrotnej. Oczywiście najczęściej podczas procesu uczenia się na lekcji udzielam tej informacji zwrotnej ustnie. To jest bardzo taka szybka i bardzo też pomocna, bo uczniowi od razu pomaga w procesie uczenia się taka informacja zwrotna, bo wie, na co ma zwrócić uwagę, tak? Ja poproszę o drugi. I tutaj chciałam tylko Państwu pokazać, bo dziewczyny na spotkaniu przed badaniem powiedziały, że tutaj prymu mit o pięknym zeszycie. Ja się z tym nie zgadzam, bo ten zeszyt po prostu jest cudowny. Nie rozumiem, dlaczego tak powiedziały. Ten zeszyt jest cudowny, bo uczeń tu wskazuje, nawet wskazał też, jak opracowywał te dowody na jego uczenie się, że te skreślenia świadczą o tym, że on samodzielnie wykonuje zadania. Szanowni Państwo, taka prawidłowa, czteroelementowa informacja zwrotna pisemna do ucznia, to jest, zawiera takie cztery elementy, czyli to, co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, jak tą poprawę zrobić, w jaki sposób uczeń powinien pójść dalej, nad czym mam popracować, w jaki sposób. Szanowni Państwo, tutaj za pomocą karteczki, która się wkleja do zeszytu, ja udzieliłam takiej pełnej informacji zwrotnej uczniowi, wskazałam na to, co ma w zadaniu dobrze, bo ma prawie wszystko w zadaniu jest dobre. Oprócz tego, że na końcu, jak Państwo tam się wgryźli w to obliczenia, uczeń napisał poprawnie, podstawił do wzoru, natomiast podzielił odwrotnie, 90 na 18, tak często robią uczniowie, po prostu dzielą większą liczbę przez mniejszą. Nie wiem, z czym to jest w ogóle związane. I ja tutaj, Szanowni Państwo, nie pokazałam, tylko jeden moment, tylko mówię o błędzie, nie pokazałam uczniowi, na czym polega jego błąd, a poprosiłam go, żeby zwrócił uwagę na te obliczenia i sam doszedł do tego, na czym ten jego błąd polega. Czyli jak gdyby możliwość samodzielnego dochodzenia do błędu. I jeszcze tylko chwilę o informacji zwrotnej od ucznia. To też jest bardzo ważna informacja zwrotna o tym właśnie, czego się uczeń na lekcji nauczył, o czym w ogóle na lekcji była mowa. Światłami drogowymi wskazał, czy mu się podobało, czy nie i też napisał, co mu przeszkadzało. Co mu pomaga się uczyć, a co mu przeszkadza się uczyć w nauce. I Szanowni Państwo, ta informacja zwrotna jest bardzo ważna dla nas, żebyśmy mogli dokonać ewaluacji własnej pracy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz chciałabym chwileczkę porozmawiać z Państwem o pierwszym module kursu, który zaraz zaczniemy. I oczywiście chcielibyśmy przygotować Państwa do stosowania oceniania kształtującego w tym okej zeszycie. I dlatego skupimy się na celach i kryteriach, bo wcale to nie jest takie proste określanie tych celów i kryteriów. I informacji zwrotnej nie będziemy jak gdyby ćwiczyć, ale informację zwrotną trzeba doskonalić przez cały proces nauczania, więc dlatego będziemy to robić sukcesywnie. Będziemy wypróbowywali właśnie pracę z celami i kryteriami. Będziemy myśleli o korzyściach, jakie chcemy osiągnąć dzięki pracy z okej zeszytem. Czy będziemy się przygotowywać do rozpoczęcia pracy z tym właśnie okej zeszytem od września, dlatego że dobrze jest zacząć właśnie tak jak Michał mówił, od września, żeby uczniowie z nowym rokiem weszli w coś nowego. Jakbyśmy zaczynali w maju, to prawdopodobnie by to było już za późno. I będziemy jeszcze może przez chwilę się zastanawiać, nad jaką formułę ma mieć ten zeszyt, choć to może nie jest takie ważne, ale można się dzielić doświadczeniami, czy to ma być duży zeszyt, czy mały i w jakiej formie, czy może skoroszyt mógłby być. I to będziemy robić w pierwszym module. Poproszę o następny slajd. I teraz, ponieważ dziewczyny tutaj pracowały z nami od początku z okej zeszytem, to jakbyście mogły kilka słów powiedzieć o tym, jak zaczynałyście, to może znowu Bożenko bym poprosiła Ciebie, żebyś opowiedziała, jak to było, jak zaczynałaś tą pracę. Znaczy ja wprowadzając okej zeszyt staram się o tym fakcie poinformować nie tylko uczniów, ale i rodziców też. I robię to niemalże w jednakowym czasie, w okresie, kiedy akurat szczęście miałam takie, że wprowadzałam okej zeszyt w pierwszej klasie, co prawda w grudniu
ale można było to bardzo łagodnie wprowadzić, więc poinformowałam rodziców i poinformowałam dzieci o tym okresie zeszycie. Każdą grupę poinformowałam w inny sposób. Otóż z rodzicami zrobiłam spotkanie, gdzie omawiałam z nimi elementy okej zeszytu, które mam zamiar wprowadzać sukcesywnie, bo nie od razu wszystkie. Powiedziałam im też o tym, jakie korzyści ja chcę mieć z okej zeszytu, jakie korzyści będą miały dzieci. Ale przede wszystkim starałam się wyjaśnić rodzicom to, że okej zeszyt to nie może być zeszyt doskonały. On ma być doskonały dla dziecka, w jego oczach, dla niego. Natomiast my jesteśmy asystentami, ja i rodzice, i tylko jakby asystujemy przy pracy z tym zeszytem. Absolutnie nie ingerujemy w to, co się w zeszycie dzieje. Ja staram się wyjaśnić rodzicom zawsze na każdym spotkaniu, dlaczego w tym zeszycie są na przykład dopiski na marginesie, jakieś skreślenia, dlaczego tam są jakby niepoukładane wyrazy, porozrzucane, że to są po prostu dzieci myśli. To, co usłyszą, zapisują szybciutko, żeby zdążyć. To, co zobaczą, tak samo. Ale to jest właśnie najpiękniejsze w tych zeszytach, bo to jest ten cały proces uczenia się tych dzieci. To jest to, jak one pracowały na danych zajęciach. Czy były obecne, czy jednak nie. Staram się też zrobić, wyjaśnić rodzicom ten wartości tego zeszytu, chociażby po to, żeby rodzic nie stwarzał takiego momentu stresu. Rodzice chcą, żeby te zeszyty były idealne, tak jak od nich kiedyś się wymagało idealnych zeszytów. Natomiast ja staram się rodzicom tłumaczyć na tych spotkaniach, że ten idealny zeszyt to jest właśnie zeszyt, którym tylko i wyłącznie swoje myśli zatrzymuje, parkuje uczeń. Że nawet jeśli ja go sprawdzam, to też nie będzie tam mojego śladu. Robię to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło, że jakiś wskazany błąd jest. Ono wie, że może ten błąd w każdej chwili poprawić. Więc rodzice o tym wszystkich moich etapach wiedzą. Natomiast z dziećmi z reguły to jest w okresie adaptacyjnym. Też nie jest to jedna tylko rozmowa na temat okej zeszytu. No się rozmawiamy, siadamy sobie w kręgu każdego dnia. Rozmawiamy o elementach okej zeszytu. Ja im pokazuję zeszyty też tych klas, które już odeszły, a pracowały w okej zeszytach, a są to przecudowne zeszyty. Czasami dzieci jak zaglądają, to mówią, ale tu jest jakaś plama, a tutaj jest coś skreślone, a tam jest kleks. Ale to właśnie ja im mówię, że to jest to, że dziecko samo pracuje, więc ono nie myśli o tym, że ktoś oceni ten zeszyt, że ktoś powie, że to jest źle, ono się czuje tak bezpieczne. No i dzieci potem chętnie pracują z tym zeszytem, bo wiedzą, że pani nie postawi im tam ani jedynki, ani szóstki, że to jest tylko ich praca, ich wartość tego zeszytu i tylko oni mogą w tym zeszycie wykonywać różne operacje, różne myśli. Bożenko, ja bym ci przerwała, dlatego że naprawdę musimy się już troszeczkę spieszyć, ale okay. Chciałam podkreślić, że masz taką, w nauczaniu wczesnoszkolnym masz takie szczęście, że zaczynasz z dzieciakami i możesz rozpocząć tę pracę tak, jak chcesz, prawda? I rodzice są też chętni. Natomiast tutaj bym chciała raczej zapytać też Basię, która ma do czynienia już z uczniami, jak gdyby skażonymi innymi metodami. I jak u ciebie było, Basiu? Ja muszę przede wszystkim pracować nad relacjami między mną a moimi uczniami, żeby, ja bym prosiła może, Ewelinko, następny slajd, żeby udowodnić im, że to będzie opierało się na wzajemnym zaufaniu. Zawsze dzieciaki mówią, że jak mamy różne podręczniki do fizyki, to przed nowym tematem lekcji często jest tak, że autorzy podręczników piszą, że czego od nich oczekują, że nie wiem, z matematyki macie umieć dodawać, odejmować, macie umieć z przyrody to i tamto i tak dalej. Natomiast ja napisałam im taką wklejkę, to jest moja pierwsza wklejka, moje pierwsze spotkanie z moimi uczniami w klasie siódmej, czego ja oczekuję od moich uczniów na lekcjach fizyki. I nie ma tam jednego zdania, jednego słowa, które by brzmiało, że potrzebuje znajomości tablicy mnożenia, czy dzielenia, czy czegokolwiek. Ja potrzebuję tylko ich zaangażowania, zdziwienia, informacji zwrotnej o tym, czy dobrze się czują, co im pomaga się uczyć, co im przeszkadza, o sposobie prowadzenia lekcji,
refleksji, refleksji, wiedzy, ale na temat, z czym mają problem, a z czym sobie świetnie radzą. I to jest taka pierwsza moja lekcja, gdzie ja buduję sobie te relacje i pokazuję uczniom, że można po prostu poprzez takie właśnie relacje wspólnie uczyć się. Czasami nawet dziwią się, że w ogóle się w szkole można uczyć. To jest przykre, szanowni państwo, ale tak nieraz nawet słyszę od uczniów takie słowa. Zaczynam w jakiś sposób trzy elementy, nie wszystko od razu. Na pewno cele, na pewno kryteria i na pewno refleksja. To są te trzy elementy, które wprowadzam i o których omawiam z uczniami na pierwszych lekcjach, bo stracę 2-3 lekcje na pewno, jeżeli chcę wprowadzić OK zeszyt. Natomiast nie pokazuję tych zeszytów, ponieważ mam wielkie problemy z uzyskaniem od uczniów, którzy wychodzą. Oni zabierają ze sobą te zeszyty. Wręcz kiedyś nawet wakacje do szkoły musiałam gdzieś tam się wybrać, żeby uczniowi oddać zeszyt, bo oni wiedzą, jaką stanowi dla nich wartość ten zeszyt, jeżeli chodzi o wyższe etapy nauczania. Dziękuję bardzo. To teraz Ewelino, ty chyba opowiesz nam o kursie, prawda? Tak, mi przypadła ta przyjemność opowiedzenia państwu o kursie, bo w pierwszej kolejności chciałam podziękować wszystkim panelistkom, które podzieliły się ogromnym doświadczeniem, pełne entuzjazmu, opowiadały tutaj przede wszystkim korzyściach ze stosowania OK zeszytu i to, co dla mnie bardzo cenne, to, że mówiły perspektywą uczniów i uczennic. Natomiast dla mnie jest ważne też to, byście państwo złapali pewną perspektywę tego, czym jest kurs OK zeszyt. O tym, czym jest OK zeszyt, mam nadzieję, już państwo wiecie, natomiast to, jak zbudowany jest kurs, widzicie państwo na slajdzie, składa się on z 6 modułów, po brzegi wypełnionych dobrymi praktykami, zdjęciami z OK zeszytów z różnych przedmiotów, z różnych szczebli edukacji. Cały kurs przeprowadza krok po kroku, z jednej strony poprzez wprowadzenie OK zeszytu do naszej praktyki szkolnej, a z drugiej strony wprowadza też w ocenianie kształtujące, bo tak jak Danusia na początku powiedziała, OK zeszyt oparty jest, stoi niemalże na ocenianiu kształtującym, ale nie ma konieczności i takiego wręcz obowiązku, by ocenianie kształtujące mieć w małym palcu. Ten kurs również wprowadza w niuanse oceniania kształtującego i tak w pierwszym module zajmujemy się celami i kryteriami sukcesu w nauczaniu. Potem w module drugim startujemy z OK zeszytem w naszych klasach, w naszych szkołach. W module trzecim zajmujemy się refleksją uczniowską, bo ta, tak jak tutaj mówiły nasze panelistki, jest szczególnie ważna w OK zeszycie. W module czwartym pokazujemy różne oblicza OK zeszytu, natomiast moduł piąty przynosi pewne szersze spojrzenie na OK zeszyt. No i moduł szósty stanowi podsumowanie. Tak jak powiedziałam, sercem OK zeszytu jest refleksja i ona jest dla nas w kursie bardzo ważna, nie tylko ta refleksja uczniowska, do której zachęcamy w OK zeszycie, ale bardzo ważna jest dla nas też refleksja naszych uczestników. Dlatego ten kurs po każdym module zakłada, że będziemy spotykać się w kameralnych, małych, przedmiotowych grupach, które będą prowadzone przez mentorki. Każda z tych mentorek jest nauczycielką, ale jest przede wszystkim wytrawną praktyczką stosowania OK zeszytu i ma w nim olbrzymie doświadczenie, którym właśnie podczas takich spotkań będzie się dzielić. Oprócz tego, że będzie dzieliła się takim doświadczeniem swoim, będzie pokazywała zeszyty swoich uczniów, to będzie też stwarzała przestrzeń i szansę do tego, by podzielić się doświadczeniami we wprowadzaniu OK zeszytu, by usłyszeć państwa być może sukcesy, na co bardzo liczymy, a wręcz jesteśmy przekonani, ale też być może jakieś trudności albo czasami zawahania. To są spotkania, na których można je rozwiać albo się nimi podzielić i otrzymać wsparcie. I takie spotkania będą po module pierwszym, drugim, trzecim i piątym. Natomiast moduł czwarty i szósty kończyć się będzie refleksją pisemną. To, co dla nas ważne, to też pewne ramy kursu OK zeszyt. Zaczynamy dzisiejszym webinarium i kończymy. I kurs będzie kończyć się również takim webinarium podsumowującym.
Dziękuję, Ewelino. Ja, przyszła jeszcze mi jedna taka patriotyczna myśl. Mianowicie chciałam Państwu powiedzieć, że ten kurs nasz, zanim tutaj będziemy mówili o pierwszym module, to chciałam powiedzieć, że ten, że OK zeszyt to jest polski wymysł, proszę Państwa. To myśmy Polacy go wymyślili i my go kultywujemy. Także patriotycznie nawet mamy taki rys. A teraz Michale, jakbyś mógł powiedzieć, jak się ktoś zdecyduje zapisać, to co od nas otrzyma? Tak, osoby, które się do nas już zapisały i te, które się do nas zapiszą, otrzymają od nas materiał modułu pierwszego w postaci prezentacji w PDF-ie. Będą również materiały dodatkowe. To będą również fragmenty książki Danuty Sterny, które dostępne są tylko w wersji komercyjnej, a my tutaj udostępniamy fragmenty w wersji takiej dostępnej dla Państwa. Będą również filmy, jak pracować z celami, kryteriami sukcesu w OK Zeszycie, specjalnie przygotowane na tą okoliczność. Będzie samotest. Każda osoba, która zapisze się do kursu, będzie mogła sprawdzić, na ile nauczyła się, wie, zrozumiała, zastosowała w swojej praktyce szkolnej wiadomości dotyczące celów i kryteriów sukcesu. Oczywiście to jest nie na ocenę, to jest tylko na informację zwrotną i my absolutnie do tego nie podchodzimy w ten sposób, że będziemy Państwa sprawdzać. Samotest jest dla chętnych i będzie możliwość w czerwcu spotkania się w małej grupie ze swoją okejką i dzieleniem się doświadczeniami właśnie związanymi z pracą, z celami, kryteriami sukcesu. Osoby, które zapiszą się troszkę później, bo tak jak już pisałam na czacie, możliwość jest zapisania się do kursu nawet we wrześniu, chociaż proponujemy i zachęcamy do tego, żeby to nastąpiło jeszcze w tym roku szkolnym, to osoby te, które zapiszą się później, nic nie tracą. Oprócz tego, no niestety, pierwszego spotkania z OK.com, wszystkie te informacje będą na platformie kursu, która platforma rusza we wrześniu i otrzymają ten sam zestaw materiału, natomiast swoją refleksją po wykonaniu zadań z celami, kryteriami sukcesu będą mogły podzielić się na platformie kursu i taka refleksja zostanie też skomentowana przez OK-kę, czyli mentorkę w kursie OK Zeszyt. To tyle z mojej strony. No jeszcze nie koniec, bo jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, co otrzymają kursanci. Tak, co otrzymają kursanci, tak. Otrzymają w trakcie trwania całego kursu 6 modułów. Tutaj już Ewelina powiedziała o tych modułach, czego one dotyczą. Tak jak powiedziałem, we wrześniu już startujemy z platformą kursów internetowych. To będzie nowoczesna platforma, na której będą również filmy z webinarów, publikacje, użyteczne linki, których mamy bardzo dużo, również linki dotyczące edukacji zdalnej. Będzie możliwość uzyskania wsparcia ze strony mentorek, czyli praktyczek pracujących OK Zeszytem wiele lat w swoich szkołach. Będą również spotkania online w małej grupie, o tym też mówiła Ewelina. Będziemy wysyłać online pomoce do pracy z OK Zeszytem. To są również takie pomoce, które kiedyś były dostępne do kupienia. Dzisiaj niestety nakład się wyczerpał i będą one dostępne tylko w kursie online. Zniżki na publikacje i pomoce w księgarni Civitas. Myślę, że nie będę na razie zdradzał, ile te zniżki będą wynosiły. Będą naprawdę atrakcyjne w porównaniu do tej zniżki, która jest dzisiaj za udział w webinarium. I to są specjalne materiały też dotyczące pracy z uczniami w trybie zdalnym. I tak jak też pisałam na czacie, jest również możliwość uzyskania zniżki, jeżeli zapiszą się co najmniej 4 osoby ze szkoły. I tak jak też to pisałem, jest możliwość podzielenia tych osób. To znaczy część zapisuje się na kurs OK Zeszyt, część na inne kursy w ofercie NAI i obowiązuje ta zniżka, tak jak mówię, na 4 osoby co najmniej, obojętnie jakie kursy Państwo po prostu wybiorą. Zachęcam też do zadawania pytań na czacie, na które będę odpowiadał. Tak, a
jeszcze ja zajmę Państwu jednym slajdem czas, mianowicie na temat chciałam Państwu powiedzieć, pochwalić się właściwie, jak mam zorganizowany ten kurs, dlatego że myśmy zaczęli kursy internetowe w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w 2003 roku, czyli już mamy duże doświadczenie, ale one się bardzo zmieniają. Na początku żeśmy zaczynali naprawdę bardzo śmiesznie na jakimś forum, w którym wysyłaliśmy materiały. Teraz mamy platformy do tego odpowiednie. Ale co wyróżnia te kursy od innych, ten nasz kurs, od kursów innych, które są dostępne dla nauczycieli? On jest oparty na praktyce nauczycielskiej. Zadania, które wykonuje uczestnik, wykonuje w swojej klasie i na swoim przedmiocie. To nie jest napisanie wypracowania czy odpowiedź na jakieś pytania. To jest praktyka. Druga to jest to, że jest stały opiekun, czyli ta okejka, która udziela tutaj wsparcia i pomocy, czyli to też rzadkie jest w różnych kursach. Wybór. Macie Państwo wybór. Możecie Państwo, do tego zachęcamy, żeby być na spotkaniu online z okejką i wtedy nie trzeba nic pisać, tylko po prostu podzielić się z własnym doświadczeniem. I to wtedy jest grupa wsparcia. Grupa wsparcia, która jest bardzo nauczycielom, jak Państwo wiedzą, potrzebna, bo my jesteśmy bardzo samotni w tej pracy. I też te grupy staramy się, żeby były przynajmniej trochę przedmiotowe. Doszliśmy do tego też z doświadczenia, gdyż jeżeli ja jestem matematyczką i jeżeli ja mam przykład jakiejś z historii, to ja myślę sobie, ach, to chyba jest o historii, to ja chyba nie będę tak, nie ma takiego łatwego transferu. Natomiast jak mówi do mnie matematyk, to ja to natychmiast próbuję zastosować. Są dwa spotkania wszystkich uczestników na tym webinarium, prawda? Czyli jednocześnie w jakiś sposób czujemy tą wspólnotę. Nie mamy żadnych egzaminów i żadnego oceniania. I tylko mamy test samosprawdzający, który też pomaga się uczyć oczywiście. Webinar wstępny, po którym Państwo się mogą zapisać lub nie. To wcale nie jest tak, że Państwa koniecznie się trzeba zapisać. I dostosowanie tego kursu do realiów pandemicznych, czyli mamy moduł o zeszycie zdalnym. I teraz to, co Państwo macie napisane tutaj boldem, te trzy rzeczy, to są właściwie takie rzeczy, o których się mówi na całym świecie, że one są koniecznym warunkiem do dobrego doskonalenia. Czyli praktyka nauczycielska, spotkanie w małej grupie i kontekst przedmiotowy, proszę Państwa. To są te rzeczy, które przez badania i naukowców są zdefiniowane jako konieczne warunki dobrego kursu. Dziękuję bardzo, zachęcam do zapisania, a teraz poproszę jeszcze Ewelinę. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Mamy niebywałą sytuację i komfort 15 minut na to, by odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Zwłaszcza te na Facebooku, ale również tutaj na Zoomie zapraszam Państwa do tego, by zadawać wszystkie nurtujące pytania. Mam taką prośbę, jeśli są to pytania organizacyjne albo techniczne związane z kursem, ja za sekundę napiszę adres swojego e-maila i poproszę o te pytania na moją skrzynkę. Wtedy nie będziemy tutaj jakby generować czasu i odpowiadać na takie techniczne rzeczy. Ja odpowiem Państwu już osobiście, a tu skorzystajmy z potencjału i obecności naszych panelistek i panelisty. I pytajmy ich o to doświadczenie w stosowaniu OK zeszytu. Ja mam bardzo ciekawe pytanie z Facebooka. Jedna z naszych słuchaczek zapytała, czy taki zeszyt, czy OK zeszyt jest możliwy do stosowania z uczniami i uczennicami ze spektrum autyzmu. Czy taki zeszyt, to było też drugie pytanie tej samej osoby, nie będzie uwypuklał, uwidaczniał pewnych ograniczeń dzieci ze spektrum autyzmu? Ja bym bardzo poprosiła Izę o odpowiedź na to pytanie, bo to chyba będzie najlepsze źródło. Dziękuję. To ja powiem z własnej praktyki, tak najlepiej lubię. Ja pracuję trzeci rok, mam zajęcia rewalidacyjne. W tej chwili uczennica jest w klasie szóstej, to jest dziewczynka ze spektrum autyzmu, wysoko funkcjonująca, z normą intelektualną i
Okej, zeszyt ją bardzo porządkuje, ponieważ jak wiemy, autyści lubią mieć uporządkowanie, porządek, pewien schemat. Ona w tym zeszycie to ma. Jednocześnie przez to, że ten zeszyt coraz bardziej oddaje w jej ręce, ze względu na to, że z dziećmi, pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu, to jest trudne od początku, ona coraz bardziej otwiera się na to, żeby wychodzić poza schemat. Zauważyłam też, choć tutaj mam małe doświadczenia, bo 2 tygodnie to nie jest olbrzymie doświadczenie, pracuję z 2 osobami z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. Mam również tam zajęcia rewalidacyjne. Jedna dziewczyna już dorosła, drugi chłopiec 12-letni. Oboje mają autyzm i z tego, co się zorientowałam, Karol nie mówi, więc pracuję z nim, nie umiejąc, komunikacją alternatywną, sama się tego uczę. Moim zdaniem to też jest dla nich. Jeśli będę wiedziała coś więcej, to się podzielę, ale na razie mam jeszcze zbyt mało doświadczenia, jeśli chodzi o szkołę specjalną, natomiast rekomenduję dla dzieci z zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na czacie też toczy się spora dyskusja o tym, czy okej, zeszyty powinny być oceniane, czy którykolwiek z jego elementów powinien być oceniany, albo w ogóle całość. Michale, może ty byś odpowiedział na to pytanie, bo masz pewnie... Tak, ja już kilka razy pisałam na czacie, ale może jeszcze raz powtórzę. Absolutnie nie oceniamy refleksji, bo jeżeli zaczynamy oceniać refleksję, która czasem może być sprzeczna z naszym myśleniem naukowym, to no, tracimy tego ucznia. To on nie będzie już chciał w ogóle poddawać. Zabijamy tę refleksję. Tak, to zabijamy refleksję, no bo po co oceniać coś, co jest uczniowskie, co jest wewnętrzne. Moi uczniowie bardzo często na przykład piszą, że coś z czym się nie zgadzają. I oczywiście mają do tego prawo, ja oczywiście mam troszkę inne myślenie, ale szanuję ich opinię i tego nie oceniam. Ja w ogóle bardzo mało oceniam zeszyty i jak teraz dzisiaj się mnie pytali, czy będę sprawdzał zeszyty, jak przyjdziemy do szkoły, ja powiedziałam absolutnie nie. Żadnych zeszytów nie biorę do sprawdzenia. Nie tylko dlatego, że się boję COVID-a na zeszycie, to oczywiście humorystycznie, ale przede wszystkim nie ma sensu sprawdzać tych zeszytów, czy tam wszystko jest. Poza tym ja wszystkie materiały wysyłałam też w wersji PDF-u, więc mogą sobie jak chcą bardzo wydrukować. Chociaż to już nie jest to, ale jeżeli umawiamy się z uczniami, uczennicami na to, że jakieś zadania edukacyjne będziemy oceniać stopniem, jak uczniowie, uczennice wykonają, to oczywiście można to robić i znam takie przypadki szkół ponadpodstawowych, gdzie właśnie nauczyciele w ten sposób się umawiają ze swoimi klasami, że na przykład zadanie, które mają zadane i wykonują indywidualnie na lekcji w zeszycie, ono będzie podlegało w ten sposób ocenie. Ale najczęściej jest to informacja zwrotna, czyli taki krótki komentarz, o którym też tutaj nasze panelistki dzisiaj mówiły. Ja bym jeszcze dodała jedną taką rzecz, że jeżeli oceniam z naszego doświadczenia właśnie naszych kursantów, że jeżeli dajemy informację zwrotną, ta informacja zwrotna no, trochę nie satysfakcjonuje ucznia, bo chciałbym mieć lepszą, to jest taki sposób, żeby dać ją na sklerotce albo napisać ołówkiem i wtedy uczeń może ją wytrzeć, poprawić i wtedy jest bardzo zadowolony z tego, że ma zeszyt taki już dobry. Z jakiegoś powodu wcale nie chcą, żeby ta informacja zwrotna, która nie jest korzystna, została im. Tak, tu jeszcze padło takie pytanie, co w przypadku błędów rzeczowych, czy je korygujemy? Oczywiście je koryguję, ale ja ich nie oceniam. Nie piszę, no nie nauczyłeś się, znowu się nie nauczyłeś, jak ty pracujesz na tych lekcjach, ile razy mam ci powtarzać. Po prostu tylko to zaznaczam na przykład na takiej sklerotce, tak jak mówi Danusia, bo można to wtedy wyrwać i poprawić i po prostu śladu już po tym nie ma, że dziecko źle myślało. I też ważne jest w ogóle to, w jaki sposób my podchodzimy do błędów. No długo tutaj byśmy mówili o pracy z błędem, ale warto również pomyśleć o tym, że taki błąd czasami jest dobrodziejstwem, że wtedy tak naprawdę wiem, jak uczeń, uczennica myśli i na podstawie tego, takich błędnych koncepcji mogę pracować bardziej efektywnie. Więc do tego też zachęcam, żeby nie traktować błędu jako swojej porażki albo porażki ucznia, uczennicy,
bardziej przyjąć to jako takie dobrodziejstwo, z którym można dalej coś zrobić. Zresztą Basia dawała taki przykład. Mówiła, że uczniowie wolą dzielić tą większą liczbę przez mniejszą. I jeżeli ma tą świadomość takiego błędu, to może również spracować z uczniami w tym kierunku, żeby nie popełniali takiego błędu. Ja bym tylko powiedziała, że nie oceniam, ale doceniam. No tak. Tak, mniej więcej w momencie, kiedy ty mówiłaś i też Agnieszko, ty na przestrzeni tych dwóch wypowiedzi pojawiło się jeszcze jedno pytanie, nieco zbieżne, bo o kontrolę. Jak kontrolować to, co znajduje się w OK zeszycie w edukacji zdalnej? Może ja tutaj parę słów powiem, ponieważ ja naprawdę jestem ogromnym zwolennikiem OK zeszytu i to wszystko, co Państwu mówię, to całym sercem się podpisuję. I w ogóle miałam w tym roku dosyć trudną sytuację, ponieważ rozpoczęłam pracę z dzieciakami we wrześniu, więc znam te dzieci, słuchajcie, półtora miesiąca i potrafiło, to dzieci potrafiły, one potrafiły się tym zarazić i zobaczyć korzyści, które wynikają z tych OK zeszytów. I z tego, że oni po prostu to robią. I w jednej z klas, w klasie właśnie piątej, która jest moją klasą wychowawczą, przez cały czas dostaję naprawdę od dzieci zdjęcia tego, co one robią, jak piszą i jak właśnie dokumentują ten swój proces uczenia się, bo to jest w dalszym ciągu, to się po prostu dalej dzieje i też chciałabym wzmocnić to, co tutaj było też powiedziane o tym, że dzieci się boją częściowo, są takie wypowiedzi gdzieś w internecie, że boją się tego, że one nie robiły notatek, że gdzieś tam teraz się pojawią w tym stacjonarnym uczeniu się i będzie im ciężko. Te dzieci, które prowadziły OK zeszyty, to one się nie boją tego, że one tam gdzieś nie zanotowały czegoś, bo zanotowały dokładnie to, co im było potrzebne. I wracając do pytania o monitorowanie, ja myślę też w dużym stopniu, że to się też opiera na partnerstwie, więc jeśli nie wszystko zmonitorowaliśmy, to się, proszę Państwa, nic nie stało. Naprawdę. Mogliśmy byli im po prostu zaufać, to jest słowo, które wynika bezpośrednio z partnerstwa i naprawdę to się dzieje, więc myślę, że to jest słowo klucz, zaufanie. Dziękuję, Agnieszko. Bożenko, teraz pytanie do Ciebie. Jak uzyskiwać od uczniów refleksję w pierwszej klasie szkoły podstawowej, kiedy jeszcze nie piszą? Ja to robię rysunkiem. Robię to rysunkiem, dzieci rysują to, co tego, co się nauczyły na lekcji, albo na przykład co im sprawiało trudność, zadaję pytanie. One odpowiadają rysunkiem. Potrafią pisać, nie potrafią jeszcze może dobrze czytać, ale potrafią rysować, świetnie to robią. Czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że dziecko wpadnie na taki pomysł, żeby tak przedstawić rysunkiem to, co czuje na lekcji, to, co się nauczyło na lekcji. Także tylko za pomocą rysunku, ale też bardzo dużo z nimi rozmawiam. I te refleksje są też ustnie podawane przez dzieci. Mamy jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie. Skąd mam wiedzieć, że uczniowie pracują, że zdobywają wiedzę, umiejętności niezbędne, chociażby na egzaminach? Basiu, ja nie chcę Cię wywoływać, może do odpowiedzi. Ale myślę... Z dowodami na uczenie się. No dokładnie właśnie tam, gdzie Państwu pokazałam ten slajd, gdzie były dowody na moje uczenie się, czyli uczeń sobie uświadamia, które elementy pomagają mu się uczyć, w których elementach się uczy i pokazuje to w zeszycie. W trakcie edukacji zdalnej, Szanowni Państwo, uczniowie robili mi zdjęcia fragmentów zeszytu i do każdego dowodu wstawiali mi fragment, zdjęcie z fragmentu swojego zeszytu, który świadczy o tym, że się uczą. Ja jestem przekonana o efektywności ich uczenia się, nauczania, ze względu na to, że widzę też, jeżeli chodzi o przełożenie na stopnie szkolne, bo wiadomo, że oceniać musimy i musimy to robić, no ileś tam zawsze w statucie mamy liczbę ocen, więc pewne zagadnienia robimy to gdzieś tam co jakiś czas i te oceny są naprawdę lepsze. Porównując, kiedyś nawet takie badania robiłam w dwóch klasach, ale porównując też nawet wcześniejsze moje doświadczenia w nauczaniu fizyki, nawet w gimnazjum. Szanowni Państwo, praca z kryteriami uwrażliwia ucznia na pewne elementy, które
są konieczne, żeby osiągnąć sukces. Na przykład ja sprawdzam też matury z fizyki. Często jest tak, że uczeń rysuje wykres w pracy maturalnej, nie zaznacza na przykład wielkości na osi, nie zaznacza jednostek. Czyli takie rzeczy, które przy uczeniu się z OK zeszytem mają kryteria i oni patrzą, o mam to, dobrze, zrobiłem to. Im to wchodzi w krew. Tak samo jak zamiana jednostek. Oni wiedzą, że jak w zadaniu jest jednostka, która nie pasuje do reszty, czyli nie jest podstawową jednostką, to trzeba ją przekształcić. I za to jest, kryterium, że przekształcam jednostki, zamieniam jednostki, że przekształcam wzory. Więc tutaj te elementy już tutaj mogą świadczyć o tym, że to jest praca efektywna. A jeszcze Państwu powiem o sprawnościach, bo mówiła o tych sprawnościach nam Iza. Ja takie sprawności zrobiłam do wymagań przekrojowych. Szanowni Państwo, mam taką sprawność, sprawnie wykonuję wykresy, sprawnie przeliczam jednostki, sprawnie przekształcam wzory. Te wszystkie sprawności to jest to, co potrzebne jest w nauce dalszej fizyki. Jak mówimy o powrocie do edukacji stacjonarnej, to ze swoimi uczniami, moi uczniowie mówią, że pani, my musimy wrócić do sprawności, bo to daje nam gwarancję, że potem poradzimy sobie na wyższym etapie edukacyjnym. Także zaręczam Państwu, że praca z OK zeszytem to jest praca, która się przekłada na efekty nauczania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nasz czas wybił. Mamy 19:30, więc w pierwszej kolejności bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom i uczestniczkom oraz po raz kolejny Wam, moje drogie panelistki i drogi panelisto. Dla uczestników i uczestniczek jeszcze raz na czacie zebrałam wszystkie niezbędne linki. To jest rejestracja na kurs, link do zaświadczeń oraz link wraz z kodem rabatowym do naszej księgarni Civitas. Zachęcam do tego, by zapisać, skopiować i zapisać linki. Tymczasem życzę Państwu spokojnego i dobrego wieczoru. Dobranoc i do kolejnego, mam nadzieję, spotkania. Dziękujemy. Dziękujemy.